Dobra, tu mamy T-Mobile'a. T-Mobile jest zainteresowany tylko franczyzobiorcami. Tu mamy lody. Tu kolejnych lodziarzy. Tu kolejne lody. Tutaj mamy coś naturalnego. Tutaj soczki i znowu mamy fast food. Kreatywne maluchy. Tutaj też lody. Tutaj mamy sklep spożywczy. Tutaj gruby Benek, kolejna pizzeria, fast food, Fun Pizza, czyli znowu pizza. Tutaj kurczaczek, fast food kolejny. Tutaj jakaś kosmetyka. O, tutaj Smoking World, zadałem zapytanie, czy jest możliwość liquidów z marihuaną, z kanaboidami. I na razie jest marna szansa, pomimo kilku takich zapytań, ponoć do tej pory, które były, powstały. Więc na razie tutaj będziemy musieli szukać gdzieś indziej współpracy. I tutaj dzisiaj przeprowadziłem najowocniejszą rozmowę z tych, które miałem do tej pory okazję przeprowadzić odnośnie otwarcia call center, nawiązania współpracy właśnie z operatorem telekomórkowym. I miałem okazję porozmawiać nie tylko o call center, ale o przekształceniu call center w centrum rozwoju biznesu, a także w przejście w VR consulting. Także tutaj liczę na odpowiedź z tej strony, bo to mi da zielone światło, żeby działać, żeby te call center otworzyć skutecznie. Tutaj mamy PZU i PZU jakoś tak nie do końca przyjęło innowacyjne rozwiązania z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.
Ale ty wiesz, że w tym tam nie. Tutaj muszę jeszcze porozmawiać, kancelarie kredytowe. Co tu jest dostępne? Bar Polski Ludowej. To kolejny fast food właściwie. $5.10.15 to sklep dla dzieci i młodzieży. Tutaj biznes internetowy, niskie koszty inwestycji. Tylko jeden portal na powiat. To jest jakiś portal informacyjny. Jako że ja mam najświeższe informacje, to jest dla mnie nieaktualne. Punkty wysyłek kurierskich, tutaj nic nie działamy. I tutaj rozmawialiśmy, Leonardo School. Też byłem bardzo ciepło przyjęty. Chodzi o to, żeby te dodatkowe szkoły w Mysłowicach otworzyć, czy też wesprzeć te już do tej pory istniejące. Tutaj mamy New York Pizza, no to pizza znowu, fast food. Nic ciekawego. Tutaj też Crazy Pepper to jest fast food, jakaś jako myjnia, coś tamtego, ale ogółem też nic ciekawego, co by mogło być innowacyjne. Tu Metro House to jest rozpocznij swój biznes na rynku nieruchomości. Nieruchomości to mnie interesują do wykupienia, ale to dopiero w późniejszym etapie. Więc na chwilę obecną tutaj nic nie zdziałamy. Dastan, tutaj widzę jakieś sklepy ekskluzywne. To na chwilę obecną też nic nie działamy z tym w Mysłowicach. Bo jeszcze tak ekskluzywnie to nie jest. Malinowy nos, co to jest? Nie do końca jestem pewny. Butelki weselne. Wykonujemy nadruki na butelkach. Twój osobisty klub sportowy. Tutaj prędzej by było, pasowałoby to odpalić w Mysłowicach, ale na chwilę obecną mnie to nie interesuje. Tutaj mamy światowego lidera w redukcji kosztów. A mi tutaj też obecnie chodzi o redukcję, a o inwestycje, więc jakby... Tutaj miałem okazję porozmawiać chwilę, ale to też właśnie w kontekście nieruchomości. Nieruchomości będę dopiero wykupywał później. Dzień dobry. Spaghetti i sałatki. To już lepiej, no bo sałatki zawsze są ekologiczne, prawda? Więc jak ktoś nie chce spaghetti, które jest nieekologiczne, znaczy w sumie też jest. Jest najzdrowsze z tych do tej pory zaproponowanych tutaj form wyżywienia. Żabek jest sporo w Mysłowicach. I krowa, warzywa, vegan burger. Tutaj jak widać ekologiczne, ale w Mysłowicach by się to w ogóle w zupełności nie sprzedało. I właściwie to by było na tyle z tych targów, jeśli chodzi o franczyzodawców. Teraz przyszła pora na poszukanie franczyzobiorców i zainteresowanie ich własnymi pomysłami, ale myślę, że nic tutaj nie ugram, że nie będzie sensu, żeby w sobotę się pojawiać na tych samych targach, bo
Chyba będę musiał zatasować kartami i sprawdzić swoje szanse na zyskanie tutaj kolejnych klientów czy kolejnych możliwości. No i to by było na tyle z tej relacji właściwie i zapraszam do kolejnych materiałów.